Drodzy Państwo, rozpoczynając poznawanie tajemnic księgowości i podatków, niewątpliwie należy zacząć od analizy podatku, który towarzyszy nam od pierwszej zarobionej przez nas złotówki. Mowa tutaj oczywiście o podatku dochodowym. W Polsce występują dwa rodzaje podatku dochodowego. Pierwszy podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tzw. PIT, Personal Income Tax, regulowany ustawą z 91 roku oraz drugi podatek dochodowy od osób prawnych, czyli tzw. CIT, Corporate Income Tax, regulowany ustawą z 92 roku. Na pierwszy ogień z racji powszechności tego podatku pod względem podmiotowym zajmiemy się podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatek ten jest podatkiem osobistym. Co to oznacza? że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód, względnie przychód. Będąc zatem osobą fizyczną, uzyskując jakiekolwiek dochody, przychody, niezależnie czy to z tytułu wynagrodzenia, czy to z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, czy też może uzyskując przychody z tytułu najmu jako osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, czyli każda osoba fizyczna osiągająca jakikolwiek przychód, dochód jest podatnikiem podatku dochodowego. Wspomniana wcześniej ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w bardzo szerokim zakresie reguluje opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Nie można jednak tutaj zapomnieć o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Przychody te regulowane są ustawą z 1998 roku, zwaną dalej ustawą ryczałtową, która w ograniczonym zakresie dotyczy opodatkowania osób. Po pierwsze, prowadzących poza rolniczą działalność gospodarczą. Po drugie, osiągających przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oraz po trzecie, osób będących osobami duchownymi. Odpowiednie osoby opłacające ten ryczał od przychodów ewidencjonowanych lub kartę podatkową lub też zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych podlegają ustawie ryczałtowej. Drodzy Państwo, powiedzieliśmy sobie zatem, kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz de facto, co jest przedmiotem opodatkowania tym podatkiem. Należy jednak zaznaczyć, iż na osobach fizycznych mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy. Oznacza to, że osoby te podlegają obowiązkowi podatkowemu w Polsce od całości uzyskiwanych dochodów, przychodów bez względu na miejsce położenia źródeł uzyskania tych przychodów. Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która po pierwsze posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Interesów Osobistych lub Gospodarczych, czyli tzw. Ośrodek Interesów Życiowych lub. Przebywa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w danym roku podatkowym. Osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów, przychodów osiąganych na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Mają zatem ograniczony obowiązek podatkowy. Drodzy Państwo, jak zatem mieliście okazję zobaczyć, podatki naprawdę nie są takie straszne. Powiedziałabym wręcz przeciwnie, są interesujące, gdyż chcąc odkrywać ich sekrety, tym samym nieustannie stawiamy sobie cele, a smak satysfakcji z odkrywania nowych rzeczy i nabywania nowej wiedzy jest nieoceniony i niezastąpiony. Na naszym szkoleniu odkryjecie Państwo, jak zostać specjalistą w dziedzinie księgowości i podatków, a dobry księgowy w przedsiębiorstwie to skarb. Jeśli masz cel bycia specjalistą w dziedzinie podatków, zrób ten pierwszy krok. Zapraszamy.